Cześć, witajcie. Tu Wiking, Iryt TV. Kolejna pogadanka. Bardzo przepraszam za to, że nie było nas w zeszłym tygodniu, pomimo zapowiedzi. Mieliśmy problemy techniczne, które, mam nadzieję, słychać i widać, zostały już rozwiązane. Dzisiejszy temat naszego spotkania, zgodnie z zapowiedzią, język angielski dla perkusistów. Temat z kilku względów zdecydowałem się na to, żeby mówić na ten temat z wami. Po pierwsze dlatego, że oprócz tego, że jestem perkusistą, jestem absolwentem filologii norweskiej i angielskiej, w związku z powyższym mam troszeczkę doświadczenia w obu dziedzinach. A po drugie, ponieważ mam to doświadczenie, mogę wam powiedzieć kilka rzeczy na temat właśnie tego, jakie korzyści możecie wyciągnąć ze znajomości angielskiego jako perkusiści i dlaczego warto szlifować swój angielski i nie przestawać. To można robić codziennie i właściwie do końca naszej kariery perkusyjnej. Jest tak dlatego, że znajomość angielskiego, która notabene, uwierzcie mi, nie musi być mistrzowska. Większość perkusistów urodzonych poza Anglią, czy Ameryką, czy Kanadą, a więc takich, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, których ja poznałem, to nie są jacyś arcymistrzowie języka. Oni po prostu porządnie poznali język i dzięki temu są w stanie wykonywać taki zawód, jaki sobie wybrali, na całym świecie, a nie tylko w swoim kraju. To jest pierwszy plus. Druga rzecz jest taka, że znajomość angielskiego, tak jak mówię, na poziomie przyzwoitym, to nie musi być poziom mega profesjonalny, pozwala wam poszerzać po prostu waszą wiedzę czysto perkusyjną. To znaczy, jeżeli na przykład decydowaliście się kiedyś, bo dzisiaj to już pewnie czas minął, ale zawsze można jakieś DVD obejrzeć w internecie również, DVD jakiegoś perkusisty znanego, instruktażowe. Czy jeżeli wybieracie się na klinikę perkusyjną, na warsztaty perkusyjne, a tym bardziej na obóz kilkudniowy prowadzony przez jakiegoś światowego perkusistę, no to po prostu na logikę uczciwa znajomość języka dopiero pozwala wam w pełni skorzystać z tego, za co zapłaciliście, czy za bilet, czy za karnet jakiś wielodniowy, czy po prostu za to DVD, które kiedyś tam się kupiło. A więc jest to po prostu korzyść polegająca na tym, że wykorzystujecie w pełni to, za co zapłaciliście. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest łatwiej podczas kliniki, czy warsztatów, czy właśnie takiego obozu, dlatego że mamy pewną łatwość, jeśli chodzi o zadanie pytania, mamy łatwość zrozumienia odpowiedzi na takie pytanie. Nie boimy się zadać tego pytania, a przynajmniej nie aż tak bardzo, bo oczywiście bariera psychologiczna, ja rozumiem, że ona jest i nie ma się po pierwsze czego wstydzić, po drugie wszyscy to mają. Natomiast macie właśnie to, że macie pełniejszy kontakt z prowadzącym zajęcia. To jest nieoceniona rzecz, nieoceniona i choćby dlatego warto troszeczkę podszlifować swój język. Po drugie, możecie korzystać z lekcji online z najwybitniejszymi nazwiskami, najwybitniejszymi perkusistami, którzy oferują takie zajęcia. Minęły już czasy, kiedy trzeba było jechać do Los Angeles, żeby uczyć się u największych. Wielu z nich oferuje te zajęcia online i możecie to robić. Wszystko to tylko na was czeka. No, jeden warunek. Po prostu, no powiedzmy, ponadpodstawowa znajomość języka, prawda? Dokładnie tak samo jak w przypadku warsztatów i klinik, i obozów perkusyjnych.
No i wreszcie, chociaż może nie wreszcie, jeszcze trzeci punkt. Oczywiście w kontakcie osobistym z tymi perkusistami, na kontakcie, z którymi wam zależy, jesteście swobodniejsi po prostu. O wiele łatwiej jest poprosić o wspólne zdjęcie, o wiele łatwiej jest poprosić o autograf, zamienić trzy zdania na jakiś temat, pogadać czy o wszystkim, czy o niczym, czy nawet o bębnach, prawda? No i wreszcie rzecz ostatnia. Wszyscy ci, którzy myślą poważnie o pracy w branży perkusyjnej, oczywiście nie mówię tutaj o rynku polskim, tylko już mówię o wyjściu poza polski rynek, no to jest oczywiste, że bez znajomości języka, powtórzę po raz kolejny i będę to dzisiaj jeszcze wielokrotnie powtarzał, to nie musi być znajomość wybitna. Naprawdę wystarczy poziom tak zwany upper intermediate, czyli średnio zaawansowany plus. Reszty nauczycie się na miejscu. A więc ludzie myślący poważnie o byciu w branży perkusyjnej poza granicami Polski, no muszą taki poziom opanować. Pamiętajcie też, że można to robić w trakcie tej pracy. Najlepszym przykładem jest Daraj, prawda? Jest to człowiek, który wyszedł poza granicę Polski. Mało tego, nie miał żadnego agenta. Załatwił to sobie sam, wynegocjował sobie umowę sam. Jeżdżąc grać z Dimmu Borgir, porozumiewa się ze wszystkimi członkami zespołu po angielsku. Biznes załatwia po angielsku i jest najlepszym dowodem na to, że można. Prawda? Po prostu można. Zresztą sami wiecie doskonale, że tych perkusistów, którzy pochodzą z mniejszych krajów nieanglojęzycznych, na rynku światowym troszeczkę jest. Żeby daleko nie szukać, to znaczy blisko naszych granic, mamy trzech świetnych perkusistów węgierskich, prawda? Jest to Gergo Borlai, wybaczcie, będę zaglądał teraz do notatek przez chwilę, który rezyduje w Los Angeles, to znaczy teraz akurat z powodu wirusa jest w Barcelonie, natomiast jego główna baza jest w Los Angeles, gdzie gra z najwybitniejszymi muzykami, instrumentalistami z kręgu fusion, czy jazzu szeroko pojętego, takimi jak Scott Henderson, jak Matthew Garrison, jak Gary Willis, Scott Kinsey, Hiram Bullock. Jest Dalim Raz, nasz kolega z Czech, który też już dawno wyszedł poza granicę swojego kraju i zrobił to oczywiście dzięki znajomości angielskiego również, nie tylko dzięki świetnej grze na perkusji, która oczywiście świetną jest. Który również ma na koncie współpracę ze Scottem Kinseyem, z Suzanne Wegą, z jeszcze kilkoma artystami, których już w tej chwili po prostu nie pamiętam najzwyczajniej, ale możecie to sprawdzić. Peter Sendoffi, który również Węgier, który w tej chwili mieszka i pracuje w Nowym Jorku, jest wykładowcą szkoły Drummers Collective. Również gra jazz i fusion. I to wziętym wykładowcą. Gdyby się do tego nie nadawał, nie, i znowu nie mówię o grze na perkusji, tylko językowo, gdyby sobie z tym nie radził, to nie byłby tam ileś sezonów. A to już chyba z kilkanaście lat jest, jak on tam pracuje. Jest oczywiście Klaus Hessler za naszej zachodniej granicy. Mistrz techniki Mellera, który notabene w którymś momencie wyjechał do Stanów, uczył się u Doma Famularo. Siłą rzeczy no, trzeba było troszeczkę więcej niż podstawy języka opanować, żeby to zrobić. Więc jest to kolejny przykład na to, że można, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że czasami trzeba, jeżeli się ma konkretne cele wytyczone przed sobą. Kolejny Niemiec, Dirk Brandt, który z kolei również w młodości, będąc dwudziestolatkiem, wyjechał do Stanów. On z kolei uczył się między innymi u zmarłego w ostatni poniedziałek, 4 dni temu, Joe Porcaro.
i jest jednym z tych niemieckich perkusistów, którzy w 90-tych latach udowodnili, że Niemcy nie grają zawsze kwadratowo. Natomiast abstrahując od jego umiejętności muzycznych, również chcąc uczyć się u Joe Porcaro, no musiał po prostu podszlifować język i zrobił to. Jest kolejnym dowodem na to, że można. Miłośnicy troszeczkę cięższych, bardziej ekstremalnych brzmień, muzycy tacy jak George Collias, Grek, który również przysiadł nad tym swoim angielskim i dzięki temu operuje na całym rynku światowym perkusyjnym, oczywiście w obrębie muzyki ekstremalnej. On notabene również oferuje lekcje online, na pewno o tym wiecie. Można skorzystać, prawda? A możecie mi uwierzyć, że oni nie będą oceniać waszego angielskiego. Oni sami wiedzą, ile wysiłku trzeba włożyć w to, żeby móc się porozumiewać w tym języku, po to, żeby móc funkcjonować w tej branży. Oczywiście Thomas Lang z Austrii. Kraj malutki rynek, bardzo szybko zdał sobie sprawę, że jeśli chce być zawodowcem, no to albo Londyn, albo Stany. Wybrał Stany. Dzisiaj no możemy powiedzieć, że mówi po angielsku bardzo dobrze i świetnie sobie z tym radzi, no ale kiedyś też, oprócz tego, żeby się nauczyć dobrze grać na bębnach, musiał również przysiąść i nauczyć się angielskiego. Kolejny Węgier, Gabor Dornej, który wybrał Londyn. Prowadzi świetnie prosperującą szkołę perkusyjną w Londynie w tej chwili. Nagrywa tam płyty jako sideman. No również po prostu przysiadł i troszeczkę podszkolił język. Kolejny Niemiec w naszym towarzystwie, Alex Landenburg, który to jest taki metalowy perkusista, niekoniecznie ekstremalny, ale metalowy, i który z kolei grał w zespole Annihilator. W tamtym kraju on się nazywa Annihilator. I też, żeby grać z Jeffem Watersem, oczywiście trzeba być świetnym perkusistą, ale też trzeba umieć się dogadać. Przysiadł, zrobił to. Znany wam, wielokrotnie bywający w Polsce Niemiec Jost Nickel, który również występuje na festiwalach perkusyjnych i uczy na całym świecie. I też radzi sobie z angielskim. Zrobił to i dzięki temu, również dzięki temu jest zawodowcem, a nie tylko dzięki temu, że świetnie gra na bębnach. Oczywiście są takie nazwiska, które wszyscy znamy doskonale, które w ostatnich latach wywarły wielki wpływ na świat perkusji. Benny Greb czy Annika Niles. Również Niemcy. I również są w stanie operować w tej branży na całym świecie. I doskonale sobie z tym radzą. Mamy Brazylijczyka Achilles Priester, który też w którymś momencie zdecydował się na wyjście na świat. I również było oczywiste, że musi sobie, robiąc to, poradzić również z angielszczyzną, a nie tylko z grą na bębnach. Mamy również dowody na to, na naszym polskim rynku i na naszym polskim podwórku, że można. Przecież są również perkusiści, którzy przyjechali do nas pracować. Wszyscy miłośnicy ekstremalnego grania oczywiście znają Krima, prawda? Wiedzą, że przyjechał do nas z Austrii, bo te 10 czy już nie pamiętam dokładnie ile lat temu, to tutaj było zagłębie muzyki ekstremalnej. Oczywiście radził sobie głównie po angielsku w naszym kraju. Thomas Fitz, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, również pracuje w Polsce i to bardzo dużo pracuje w Polsce. Gra w zespole Król, w którym frontmanem jest Błażej Król. Gra z Julią Marcel i sporo roboty wykonuje w naszym kraju. Również robi to dzięki znajomości angielskiego. No James Stewart nie musiał się uczyć angielskiego, żeby do nas przyjechać, ale za to wy możecie się uczyć od niego tego angielskiego. To jest najlepsze źródło angielszczyzny w naszym kraju, wśród muzyków. Pamiętajcie zawsze, że
można złapać robotę w fajnym zespole, nie znając języka. To nie jest fizycznie niemożliwe. Można zagrać jeden, dwa, trzy koncerty z kimś naprawdę dużego kalibru i będą decydowały tylko umiejętności perkusyjne i tylko w ten sposób się obronimy. To jest możliwe. Natomiast, żeby w takim składzie utrzymać się długo lub na stałe, no to bez języka już to się nie uda, dlatego że do końca nigdy nie będą ci ludzie wiedzieli, jakimi jesteście ludźmi, co uważacie, co sądzicie na różne tematy, czy można z wami pożartować, po prostu w fajny sposób spędzić czas. Dlatego znowu warto przysiąść. Po prostu warto przysiąść. Ja mogę zresztą ze swojego doświadczenia też powiedzieć, że dość sporo pracy czasami miewam, właśnie nie jako perkusista, ale w branży muzycznej, tylko jako ten, który zna język. I już na kilku płytach różnych znanych wykonawców polskich pomagałem, jeśli chodzi o język, lub wręcz byłem współautorem tekstów anglojęzycznych, albo z polskiego tłumaczyłem teksty na angielski. Także można i taką pracę wykonać. Z samym Tytusem chyba już z 8 płyt mogę naliczyć. Czy to Esidów, czy Anti-Tank Nun, czy Titus Tommy Gunn, w którym również grałem na bębnach, w tym ostatnim. Kolejna rzecz. Perkusista, który nie radzi sobie z językiem angielskim, z tym tak zwanym language'em, będzie miał problemy w tym, żeby sobie zorganizować albo wynegocjować umowę endorserską. To jest kolejna czysto techniczna sprawa, prawda? Żeby sobie wynegocjować taką umowę z producentem lub przynajmniej z dystrybutorem europejskim, no trzeba to zrobić po angielsku. Więc to jest kolejny powód, żeby tego próbować. Nie będę wymieniał nazwisk takich perkusistów, którzy nie radzą sobie z angielskim, ale kilku znam i nie chodzi mi o Polaków. No i oni po prostu tkwią na własnym rynku i to w krajach mniejszych niż Polska i jest to duże ograniczenie, a są to muzycy naprawdę bardzo dobrzy, jeżeli nie wybitni instrumentaliści, prawda? Także po prostu tracimy jako muzycy poruszający się w branży, dużo tracimy, nie radząc sobie z angielskim. Zresztą jest całe mnóstwo przykładów muzyków, niekoniecznie już perkusistów, którzy świetnie sobie poradzili na rynku światowym. Niemiecki basista Klaus Forman, który w 70-tych latach grał w zespole Johna Lennona i nagrywał z nim płyty solowe. Grał też z Carly Simon. Blix Abargeld, kolejny Niemiec, który grał w zespole Nick Cave and the Bad Seeds. Kiko Loureiro, który gra w tej chwili na gitarze w Megadeth i pochodzi z Brazylii. Gus G, który jest Grekiem i był gitarzystą w zespole Ozziego Osborna do bodaj 2017 roku, kiedy wrócił z Aquae. Zresztą Kiko, obecny gitarzysta Megadeth, jest kolegą z zespołu Angra Achillesa Pristera. I obaj ci wybitni instrumentaliści w końcu stwierdzili, że trzeba wyjść na światowy rynek. I mają taką możliwość, dlatego że na jakimś tam poziomie opanowali angielski. Jakie źródła? Skąd brać ten angielski? Ja nie zamierzam wam tu opowiadać o książkach do angielskiego i jak się uczyć angielskiego z nauczycielami, czy tam kursy. Nie o tym dzisiaj mówimy. Chciałem wam się podzielić z wami dzisiaj moim doświadczeniem na temat tego, jak ja uczyłem się słownictwa branżowego lub słownictwa z dziedziny general English, tak zwanego, czyli ogólnego angielskiego, ale dzięki muzyce. Pamiętam, że jako nastolatek, który bardzo interesował się
muzyką już wtedy i uczyłem się już angielskiego. Naprawdę mogę powiedzieć, że do matury z angielskiego dojechałem na tym, że zawsze musiałem wiedzieć, co znaczy jakaś nazwa zespołu, co znaczy tytuł, że starałem się w utworach, które mnie naprawdę interesowały, które mi się podobały, dowiedzieć się, o czym to jest, posprawdzać słówka. Mogę wszystkim wam, którzy już się uczą angielskiego, powiedzieć, że właściwie czasowniki nieregularne opanowałem na tekstach piosenek. Nie musiałem się tego uczyć, nie musiałem siedzieć i wkuwać dzięki tekstom piosenek. Więc część z was choćby na tej bazie może zacząć budować. Po drugie, nieprawdopodobnym źródłem języka, również związanego z branżą perkusyjną, są wywiady. Tak jak w poprzednim odcinku, teraz również zachęcam was do oglądania wywiadów, dlatego że właściwie nazwałbym to białym wywiadem. To znaczy jest to wasz osobisty biały wywiad perkusyjny. Możecie sprawdzić, co wasi ulubieni perkusiści lub szanowani na całym świecie perkusiści mają do powiedzenia na różne tematy. Nie muszą to być tematy perkusyjne. I możecie po prostu troszeczkę lepiej ich poznać jako ludzi dzięki temu. A bardzo często się okazuje, że poznawszy ich troszeczkę lepiej jako ludzi, zaczynacie lepiej rozumieć ich grę, ich podejście do gry, pewne rozwiązania aranżacyjne, wykonawcze. Czy nawet po prostu na poziomie intelektualnym, ponieważ ich poznajecie, to dzięki temu zaczynacie lepiej rozumieć ich grę. Świetnym przykładem na to jest Neil Peart, świętej pamięci zespołu Rush, który w ogóle znany jest z tego w całym anglojęzycznym świecie, że oprócz tego, że był mistrzem perkusji, był mistrzem słowa. On jest określany przez Amerykanów mianem wordsmith, czyli taki mistrz właśnie słowa. On pisał wiele, jeżeli nie większość tekstów zespołu Rush. Był autorem koncepcji w ogóle tematycznych na płytach tego zespołu. Pisał własne książki. Jest kilka książek w ogóle z jego podróż po świecie na motocyklu, które on sam napisał. Przepraszam. Więc w wywiadach z nim poznajecie człowieka w najbliższy sposób możliwy do spotkania osobistego. Jeżeli nie mogliście go poznać osobiście bliżej, a mało kto z nas miał taką możliwość, to w wywiadach można naprawdę dowiedzieć się bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie wspominając już o tym, że są również rozmowy i wywiady z nim na tematy czysto perkusyjne, więc tym bardziej warto. To był również edukator i również nagrywał materiały wideo instruktażowe. Kolejną osobą, którą wam polecam, jeśli chodzi o YouTube, to jest Dom Famularo. Jego wywiady. On ma całą serię wywiadów na YouTubie, cały kanał powstał. I naprawdę, uwierzcie mi, są to wywiady, jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie widział, są to wywiady z największymi. Steve Gadd, Stuart Copeland, wszyscy najwięksi. Steve Jordan, kogo sobie wymyślicie, to albo już tam są, albo za chwilę będą. I to są, no to jest kopalnia wiedzy. Każdy odcinek ma 30 do 40 minut. I możecie się dowiedzieć wielu, wielu rzeczy. Naprawdę. Nie tylko o perkusji jako takiej, ale w ogóle o podejściu tych ludzi do gry, albo wręcz do życia. Wiedza nieoceniona. Tak jak mówię, biały wywiad. Wiele z tych rzeczy można wykorzystać we własnej grze, we własnym życiu, we własnym podejściu do tego instrumentu, który przecież tak kochamy. Że już nie wspomnę o tym, że dzięki takim wywiadom lub materiałom instruktażowym możecie poznać
słownictwo branżowe, czysto branżowe perkusyjne. Oczywiście wiadomo, że ono się znajduje również w katalogach. Natomiast bardzo wiele osób popełnia błędy, wiele błędów. Nam się wydaje, że jakieś słowo w języku angielskim, czysto fachowe, branżowe, brzmi tak albo wygląda tak, a tymczasem wygląda inaczej. Podam wam jeden przykład. Myślę, że oceniam tak, że z 50% wszystkich perkusistów w Polsce uważa, że para blach, które kładziemy jedna na drugą, nie mam na myśli tu hi-hatu, tylko połączenie czajny z crashem albo, nie wiem, z plasza, tam z czymś jeszcze, jakimś dziurawcem, że to się nazywa stag. Kupiłem sobie staga. A tymczasem to się nazywa stag po angielsku, przez k. I gwarantuję wam, że moje doświadczenie po rozmowach z wieloma perkusistami w Polsce jest takie, że 50% popełnia ten błąd. Jak posłuchamy troszeczkę wywiadów, to już będziemy wiedzieć. Nie wspomnę już o takich po prostu słów czysto z teorii muzyki, prawda, że bardzo szybko dzięki temu się dowiadujemy, jak po angielsku jest takt, jak jest nieparzyste metrum, jak jest w ogóle metrum i tego typu rzeczy, prawda. No i w takich wywiadach poznacie całkiem sporo terminologii biznesowej z branży muzycznej. I to wszystko powoduje, że po pierwsze poszerzają wam się horyzonty, a po drugie, że jesteście w stanie, jeżeli akurat nie macie ambicji wychodzić na świat, na branżę światową perkusyjną i chcecie grać w Polsce, to bardzo wiele z tych rzeczy, które ci muzycy przekazują w tych wywiadach, możecie po prostu wykorzystać w budowaniu własnej kariery i budowaniu własnego stylu najzwyczajniej w świecie. A więc są to te, moim zdaniem, najważniejsze, po pierwsze, powody, dla których warto uczyć się angielskiego, będąc perkusistą, i po drugie, źródła, z których można czerpać. Czy mamy jakieś pytania? Skoro nie mamy pytań, a dzisiaj jakoś tak szybko mi poszło, no to po prostu podsumowując, po pierwsze, zachęcam was do pracy nad angielskim. O, tutaj jeszcze dodatkowa uwaga. Jeżeli chodzicie gdzieś na angielski albo macie nauczyciela angielskiego w cztery oczy, bo tak będzie najłatwiej, to możecie wykorzystywać te materiały, o których właśnie wspominałem, na zajęciach. Oczywiście nie zawsze i nie na każdej lekcji, bo każdy nauczyciel ma swój program jakiś pomyślany, ale naprawdę możecie wykorzystywać te rzeczy również na tych waszych zajęciach. Po pierwsze, będzie fajniej i ciekawiej, a po drugie, wy będziecie łatwiej zapamiętywać, bo jest to coś, co was całkowicie, absolutnie interesuje i pochłania. Mam na myśli ta dziedzina, perkusja. A więc te źródła, to są DVD instruktażowe, czy streamy, czy już te wydarzenia, w których bierzecie udział osobiście, czyli warsztaty, czyli kliniki, czyli obozy, masterclassy, tego typu rzeczy. No i te wywiady, tak jak mówię, biały wywiad. Możecie się tam dowiedzieć wielu, wielu, wielu rzeczy dzięki temu na temat tej branży i na temat naszego ulubionego instrumentu. To chyba byłoby tyle na dzisiaj. Zamiast przynudzać i przyciągać, zachęcam was po prostu do tego, zabierzcie się za ten angielski i powiem wam, że jeżeli będziecie to robić za pośrednictwem, wiem to po sobie, za pośrednictwem muzyki i perkusji, dotyczy to również basistów, gitarzystów i tak dalej, nauka będzie szła o wiele szybciej, bo jest to coś, co was po prostu interesuje. Zachęcam was do tej pracy. Jeżeli macie jakieś pytania po tym, jak się rozłączymy, piszcie. Na pewno niejedno jestem w stanie wam przybliżyć albo przynajmniej polecić jakieś metody pracy. I do następnego razu. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się.